nadziei skoku cywilizacyjnego i nadziei tego, że będzie to koło zamachowe dla rozwoju też i strefy, i całego powiatu. Stąd też udzieliliśmy sporej bonifikaty, wcześniej już ustalonej dla Politechniki Warszawskiej. I taką mamy wielką nadzieję, tutaj Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, ale też wszyscy tu obecni, że to, co dzisiaj się zaczęło, będzie przynosiło obfite owoce tutaj dla Powiatu Przasnyskiego, dla Politechniki Warszawskiej i właśnie szczególnie dla mieszkańców tutaj u nas mieszkających. Tak jest. Oddaję głos panu rektorowi i panu profesorowi, przedstawicielom Politechniki Warszawskiej, by mogli też powiedzieć o tym dzisiejszym dniu i o tym, co będzie nas czekało w przyszłości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, już nie będę wymieniał wszystkich grup osób, które tutaj przybyły. Bardzo się cieszę, że ten długotrwały proces w sumie, bo pierwszy raz, kiedy pojawiliśmy się tutaj, rozmawialiśmy o tym, to było dobre 4 lata temu, jeśli nie 5. A więc proces był wzajemnego poznawania się i rozmów o tym, aby Politechnika Warszawska swoim potencjałem intelektualnym, naukowym, dydaktycznym pojawiła się tutaj w regionie, wypełniając swoją misję de facto. Politechnika Warszawska jest uczelnią publiczną, jest na Mazowszu i w związku z tym jako uczelnia techniczna, nas dwóch, bo jeszcze mamy drugą uczelnię techniczną, ale oczywiście dosyć specyficzną, Wojskową Akademię Techniczną, ale z uczelni technicznych jako jedna z największych uczelni w ogóle w Polsce, a w uczelni technicznych w szczególności, w swojej misji zapisała rozwój regionu, rozwój Polski, rozwój w dziedzinach i obszarach, które są reprezentowane w badaniach naukowych i procesie dydaktycznym naszej uczelni. W związku z tym fakt, iż tutaj właśnie miejscowa społeczność reprezentowana przez Radę, przez Zarząd Powiatu i poszczególnych gmin wykazała aktywność w zakresie rozwoju gospodarczego, ale ten rozwój gospodarczy zawsze jest tym bardziej efektywny, jeżeli jest oparty o nowoczesne rozwiązania, o rozwiązania, które niesie nauka, które niesie rozwój nauki i różnego rodzaju innowacyjnych przedsięwzięć, które pojawiają się w każdej uczelni, szczególnie technicznej. I sądzę, że pojawią się tu startupy, pojawią się tutaj nowe formy gospodarcze, które będą w przyszłości mogły ten region w znaczącym stopniu jego walory podnieść. Walory nie tylko dla mieszkańców, ale również dla tych, którzy będą tu przybywać, bo w ślad za rozwojem gospodarczym pojawiają się firmy, pojawiają się nowi ludzie, a więc zaczyna żyć region. I taką misję mam nadzieję, że uda nam się spełnić, a to iż uzyskaliśmy tę bonifikatę, bo w przeciwnym wypadku nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, pozwoliło nam dzisiaj dokonać zakupu pierwszych działek i podpisać umowę warunkową, która pozwoli nam po dokonaniu pewnych jeszcze czynności formalnych, które są niezbędne, pozwoli nam podpisać umowę końcową niebawem i stać się właścicielem też lotniska i przyległości. Ale o tym, co tam się będzie działo, to może poproszę, żeby przedstawił kierownik tego projektu w ramach Politechniki Warszawskiej, pan profesor Robert Kłębowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Jest również były dziekan, który rozpoczynał tę współpracę i obecny dziekan tegoż wydziału, bo jak państwo wiecie, głównie nakierowani jesteśmy, choć nie wyłącznie na sprawy związane z technikami szeroko rozumianymi, lotniczymi, satelitarnymi, nawet powiedziałbym kosmicznymi, ale to może tutaj niekoniecznie będzie miało miejsce, ale myślę, że pan profesor Grąbowski to za chwilę państwu krótko opowie. Bardzo proszę.